Oświęcim. Miasto powiatowe położone około 60 km na zachód od Krakowa. Aktualnie jest zamieszkiwane przez 38 tysięcy osób. Jesteśmy w tymczasowej siedzibie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Jest to nowa instytucja kultury, która powołana została we wrześniu 2017 roku, dla której główną celem i ideą było upamiętnienie mieszkańców tego terenu, którzy w czasie II wojny światowej mocno angażowali się w pomoc więźniom pobliskiego obozu Auschwitz. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej na razie w organizacji, ponieważ jesteśmy w pomieszczeniach jednej z jednostek Starostwa Powiatowego, ale myślę, że już w roku 2022 będzie otwarta nowa siedziba Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w byłym Lagerhausie. Jesteśmy przed docelową siedzibą Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Jest to budynek znajdujący się w niedalekiej odległości od Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jest to budynek zabytkowy pochodzący z początku XX wieku, tak zwany Lagerhaus, w którym to w okresie II wojny światowej mieściły się magazyny zbożowe dla niemieckiej załogi obozu Auschwitz. Wystawa stała naszego muzeum zaprojektowana została na trzech poziomach. W tej chwili znajdujemy się na pierwszym z nich, gdzie odwiedzający zapozna się z historią tego terenu. Ta przestrzeń, w której w tej chwili jesteśmy, jest dokładnie przestrzenią sali konferencyjnej połączonej z salą edukacyjną. W sali edukacyjnej zamierzamy prowadzić rozliczne warsztaty i zajęcia edukacyjne zarówno dla młodzieży, jak i osób starszych z tego terenu. Jesteśmy na kolejnym poziomie naszej wystawy stałej. Tutaj będziemy pokazywać historię czasów II wojny światowej, a szczególnie właśnie zaangażowanie mieszkańców w pomoc więźniom obozu Auschwitz. Jesteśmy na ostatnim etapie naszej ekspozycji. Jest to przestrzeń, w której pokazujemy czasy powojenne tego terenu. Zwiedzający zobaczą i usłyszą relacje osób, które w sposób pośredni lub bezpośredni spotkały się z represjami ze strony władz powojennej Polski za to, że w okresie wojny nieśli pomoc więźniom obozu. Mamy dwóch organizatorów Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Głównym organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, a współorganizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo ważne jest to, co dzieje się jeszcze w trakcie, kiedy muzeum powstaje, czyli wiele działań, które aktywizują mieszkańców, szczególnie nam zależy na młodym pokoleniu. No i misja sama muzeum, prawda? Bardzo się cieszę, że wiele projektów już funkcjonuje, angażując nauczycieli, młodzież, rodziny. No i to, co jest ważne również dla mnie, to wartości, które muzeum przekazuje dzięki swojemu działaniu. Nasze muzeum w założeniu ma być taką rozbudowaną narracją, jeśli chodzi o postawy mieszkańców, szczególnie w czasie II wojny światowej. Jest to szczególnie też ważne, myślę tak, na fali tego, co na forum takim międzynarodowym pojawia się co jakiś czas, czyli próba przerzucenia w pewien sposób ciężaru odpowiedzialności na okolicznych mieszkańców za to, czego doświadczali więźniowie obozu. Więc dla nas jest to niezmiernie ważne, aby poprzez wystawę, ale również wiele różnych działań i edukacyjnych, i promocyjnych powiedzieć, no możemy tutaj chyba śmiało powiedzieć całemu światu, jak to wyglądało i jak to było naprawdę z perspektywy tego terenu. Duży nacisk poza tymi działaniami inwestycyjnymi kładziemy na popularyzację, na promocję, na edukację i gromadzenie
materiałów, które pozwolą właśnie opowiedzieć tą historię tego terenu. Wśród wielu działań, które muzeum prowadzi, myślę, że szczególnie ważne, istotne dla tego, aby też włączać lokalną społeczność w tworzenie naszego muzeum, jest cykl spotkań, które nazwaliśmy Pamięć Wszystko Obejmie, spotkania z lokalną historią. Wybieramy się do okolicznych miejscowości powiatu oświęcimskiego. Po jakby wcześniejszych formule rozeznania potrzeby w ogóle tego, aby opowiadać o, no, możemy chyba powiedzieć tak, lokalnych bohaterach, którzy właśnie w sposób szczególny jakoś zapisali się w historii tej miejscowości, tego terenu, jeśli chodzi o zaangażowanie przede wszystkim w pomoc więźniom. Oddajemy tak naprawdę głos samym mieszkańcom. To my pełnimy rolę w pewien sposób takiego organizatora, koordynatora bardziej działań, ale chcemy, żeby ta opowieść o tych ludziach płynęła jakby od samych zainteresowanych, czyli nieraz to są członkowie tej rodziny, osoby, o której chcemy rozmawiać, nieraz dalsi lub bliżsi znajomi, bądź osoby, które wcześniej jakoś gromadziły materiały dokumentujące te działania i to życie tej osoby z tego terenu. Takie jest nasze założenie naszego projektu, aby sami ludzie opowiadali ze swojej perspektywy, z perspektywy przeciętnego, że tak powiem, człowieka, o swoich najbliższych, o swoich sąsiadach. Ja tylko dodam, że oczywiście tym głównym jakby celem jest upamiętnienie ludzi niosących pomoc, ale też muzeum działa w tematach współczesnych, bo jeżeli mówimy o odwadze, o pomocowości, o tym, że nie można być obojętnym, to również muzeum jest inicjatorem nowych pomysłów, czyli też żyjemy przecież w czasie wojny z pandemią i muzeum zachęca inne instytucje kultury do współpracy, żeby upamiętnić to, co dzieje się współcześnie, czyli w związku z pandemią, czy sobie pomagamy, jak walczymy o zdrowie innych, jak sobie radzimy z tą trudną sytuacją. Nawet możemy powiedzieć, że istnieje wiele analogii między tym, co przeżywali ludzie kiedyś. Oczywiście jesteśmy dużo dalej i mamy wiele udogodnień, ale myślę, że warto też upamiętniać to, co się dzieje tu i teraz, bo też się dzieje historia, o której pewnie będą mówić inne pokolenia. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej prowadzi nie tylko warsztaty edukacyjne, ale różnego rodzaju projekty, konkursy. Jednym z takich projektów prowadzonym przez nasze muzeum było stworzenie aplikacji mobilnej pod nazwą Miejsca Pamięci. Aplikacja ta była tworzona przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Chcieliśmy zapoznać ich z historią miejsca, terenu, na którym mieszkają, czyli terenu Ziemi Oświęcimskiej i różnych miejsc pamięci, które tutaj się znajdują, to po pierwsze. A po drugie, chcieliśmy też wprowadzić jakby tą historię w świat technologii nowoczesnych. Zgłosiło się do nas 13 ochotników. I spotykaliśmy się w ramach tego projektu w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, gdzie rzeczywiście przyjęliśmy projekt taki, że na samym początku podzieliliśmy się na grupy związane z ich zainteresowaniami, czyli wybraliśmy osobę, która była jakimś projekt menedżerem tego całego przedsięwzięcia, która by nam to spinała w całość, pilnowała terminów. Podzieliliśmy się też na osoby, które bardziej wolą grafikę, przygotowują elementy graficzne, no i podzieliliśmy się na tych programistów, czyli osoby, które stricte będą się zajmować pisaniem tego kodu. I spotykaliśmy się 2-3 razy w tygodniu na zajęciach online, gdzie przerabialiśmy po kolei każdy etap swojej pracy. Nikogo nie musieliśmy do niczego zachęcać. To nie było tak, że myśmy im wyznaczali zadania i czekaliśmy, aż oni je zrealizują. Nie. Oni sami się garnęli do tej pracy, sami chcieli pewne rzeczy robić. W momencie, kiedy wyznaczaliśmy kolejne obowiązki, czyli kto zrobi to, kto przygotuje takie teksty, kto przygotuje ten fragment kodu, kto zrobi fragment odpowiedzialny za galerię, naprawdę było mnóstwo chętnych.
warto sięgać po młodych ludzi, po ich spojrzenie, po ich fascynację. Uczyliśmy się HTML-a, CSS-a, JavaScript, podstawy i to na pewno się nam przyda w przyszłości. Ja zaczynam tak naprawdę od podstaw programowania i praktycznie nie znałam tak historii Oświęcimia i dzięki temu poznałam i nauczyłam się programować. Aplikacja powstała na podstawie książki Topografia pamięci doktora Andrzeja Strzeleckiego. I w aplikacji znajdują się mapki, na których umiejscowione są miejsca pamięci. Można znaleźć na aplikacji zarówno informacje dotyczące bezpośrednio danych miejsc pamięci, jak i zdjęcia. Między innymi też robione przez uczestników konkursu, który Muzeum Pamięci ogłosiło. Był to konkurs właśnie na zdjęcia z miejsc pamięci znajdujących się na terenie Ziemi Oświęcimskiej. Rozpoczęłyśmy cykl takich warsztatów w szkołach podstawowych. Dostępne są też również te warsztaty dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Chciałyśmy właśnie dotrzeć do młodzieży z tematami, które będziemy poruszać na naszej wystawie w muzeum. Te warsztaty doprowadziły do tego, że chcieliśmy rozbudować stronę internetową. Po pierwsze, żeby właśnie w ramach jakiegoś takiego wsparcia dla nauczycieli, dla uczniów, żeby wiedzieli coś więcej na temat tego, co działo się tutaj na terenie Ziemi Oświęcimskiej w trakcie II wojny. Ale w trakcie prac, jak to czasami bywa, wpadło nam kilka różnych innych pomysłów i właśnie zrodził się pomysł stworzenia platformy edukacyjnej, która jest dedykowana wszystkim, czyli generalnie od lat 3 do 103. Każdy może wejść na naszą platformę, klikając adres edukacja.muzeumpamięci.pl. Można tam znaleźć zarówno właśnie historię mieszkańców. Jest zakładka, w której odnajdziemy spotkania z historią i to są spotkania, o których tutaj pani dyrektor wspominała z panią Teresą. Uwiecznione nagrania z tych naszych spotkań z mieszkańcami. Mamy zakładkę z quizami, jest zakładka dedykowana specjalnie dla nauczycieli i dla uczniów. Nauczyciele mogą sobie znaleźć tam scenariusze, które mogą wykorzystać w trakcie zajęć czy historii, czy języka polskiego, czy nawet lekcji wychowawczej. Dla uczniów mamy też króciutkie quizy. Nasza platforma jest taką platformą, która tak jak mówię, chcemy, żeby dla każdego zainteresowanego, bez względu na to, gdzie żyje, gdzie mieszka, mógł znaleźć, no jeśli nie wszystko, bo pewnie nie jest to możliwe, ale dużo odpowiedzi na jakieś pytania czy wątki, które chciałby sobie poszerzyć. Dla starostwa powiatowego na pewno ważne jest to, że Muzeum Pamięci mówi o Ziemi Oświęcimskiej, czyli o naszych mieszkańcach bardzo szeroko. I też jakby stawiamy na to, że głównym odbiorcą i współtwórcą będą mieszkańcy naszej ziemi. Dokładnie, to jest ta partycypacja, na której nam niezwykle zależy i to, co o czym powiedziałam, aby to było poczucie wśród mieszkańców, że to jest ich muzeum. To nie jest kogoś tam muzeum, tylko to jest ich muzeum, ich instytucja, w której mogą się odnaleźć. A poprzez współtworzenie również się identyfikować i przekazywać tą wiedzę rodzinnie kolejnym pokoleniom.